Dzień dobry. Witam na 12 odcinku Assassin's Creed 2, jeśli dobrze liczę. Tutaj wszelkie zadanka poboczne chyba nam się skończyły. Tak, i lecimy na zadanie główne. O, co mnie popycha? Ci strażnicy są tutaj naprawdę okropni. I tu się zaczyna zadanko. Polowanie na lisa. Aj, i tutaj będzie gonitwa na czas, których nie cierpię. Odszukaj La Volpe, lisa w pobliżu Mercato Vecchio. Tak. Tutaj musimy wypatrzeć pewnego złodziejaszka. I już nam się świeci. Tam. O, tam. Cel zlokalizowany. Jaskier, zejdź mi z oczu. Jak? No nie, zasłaniają mi drogę, no. A co ja mam zrobić z tym celem? O, jest. O, właśnie. Teraz będę na nim lecieć. O, nie. Get back here. Make me. You're making a big. Yes, ale szybko mi się udało. I really have no interest in hurting you. So give me back my money and we'll call it even. Not so fast. What do you want? Who are you? They call me many things. Murderer, tagliagole, thief. But you may call me La Volpe. At your service, Messer Ezio. How do you know my name? It is my business to know everything in this city. Isn't that why you're here? Indeed. I need to find someone. To know where he'll be before even he does. Who? Francesco de Pazzi. There's word on the street of a caravan just arrived from Roma. A secret meeting at sunset, tonight. You can learn something of Francesco's whereabouts there. Do you know where it is to be held? Ma certo. Let me know when you are ready, and we'll go. Ah, yes. Here is your money. Tu jeszcze nie było tej gonitwy, o której myślałam. A, bo to było Brotherhoodzie, już nie pamiętam. Dobra. No to idziemy na zadanko. Jeszcze sprawdzę, czy coś się objawiło z zadanek pobocznych. Nic się nie objawiło. No to idziemy. La Volpe. A miałam przeczytać o nim. We must move fast. Think you can keep up? Nessun problema. Tak, do zobaczenia na miejscu. Teraz będzie ta gonitwa. Spotkaj się z La Volpe w Santa Maria Novella. Zatwierdź. A jak ja nie lubię tych gonitw. Ale jeszcze tak przeczytamy o nim, bo ma zadanych ludzie. I tu gdzieś La Volpe był.
Dlaczego nie ma? Kontakty? Tutaj. O, La Volpe. Rok narodzin nieznany, profesja złodziej. W zapisach historycznych praktycznie nie wspomina się o La Volpe, lisie. Jest to oczywiście pseudonim, lecz nie wiadomo czyj. Przy tak małej ilości informacji jest to prawie legendarna postać. La Volpe podobno okradł papieski powóz, nie zwracając na siebie uwagi straży i samego papieża, który siedział w środku. Pewnej nocy w 1467 roku często widywano go na dachach Palazzo della Signoria, Palazzo Medici i Santa Croce, wszędzie w tym samym czasie. Niektórzy twierdzą, że jest nieśmiertelny i nie starzeje się. Inni mawiają, że jego fioletowe oczy mogą widzieć przez budynki i sprawdzać, co znajduje się wewnątrz. Fioletowe oczy? Jak Yennefer? No? What are you doing back there? I said to keep up with me. No i czemu nie mogę się ruszyć? Dobra. Aj, teraz! No i muzyczka. I na czas. No, świetnie. Ze trzy razy na pewno będę musiała to ponawiać. Bo oczywiście Ezio biegnie nie tam, gdzie ja chcę. Ja mam tam dolecieć. Impossible. No, przecież nie zdążę. Czy ja zdążę? W ostatniej sekundzie. A. Here we are. Francesco di Pazzi is meeting his people inside that church. How do I join them? There are catacombs that run under the city. They will lead you to a place where you can eavesdrop on the meeting. Grip that stone handle, turn it, then slide it down. Thank you for all your help, Volpe. Buona fortuna. Buona fortuna. Do zobaczenia na miejscu. No, musiałam tyle stracić życia, no. No to idziemy tutaj. No to znak asasynów z czaszeczką. Katakumby. I będą pierwsze typowo asasyńskie parkury. Tajemnica Novelli. Przejdź przez katakumby Santa Maria Novella, żeby dostać się na spotkanie templariuszy. To idziemy. Tu jeszcze nie będzie tak strasznie. No, jesteśmy rozpoznawalni. Rozejrzymy się. Ja lubię tą muzyczkę, którą słychać w tle. Tu jeszcze nie ma nic na czas, kamera jeszcze nie fiksuje. Hardcore zacznie się później. Ta kamera tak to pokazuje, że i tak nie wiem, gdzie lecieć. No tak, na pewno mi o to chodziło. Ezio zrobił mi znów ten sam numer i zwiesił się z krawędzi. Tak miało być.
No i teraz tu. Teraz kamera robi masakring. Idzie całkiem na razie sprawnie. No i tutaj będzie skok wiary. No, ustaw się, Ezio. Nikt tu nie podchodzi. Takich skrzyneczek tu nie ma. Jeszcze zobaczę, czy jest tu coś do obrabowania. Nie ma. Warto zawsze sprawdzić. Czasami są tu tak zwane ukryte znajdźki. Tam jest jakaś drabina. No i gdzie to prowadzi? A tu nas jeszcze nie było. No. Aha, trafiliśmy w to samo miejsce, z którego zaczynaliśmy. Ale warto było sprawdzić. Nie zaszkodzi. How long do we have to stand here, Saverio? It's so cold. What do you want, Ilario? Messer Pazzi is paying us good money to watch the entrance, and the dead won't try to murder us. Mm-hmm. I can't wait to go home to Elena and tell her how much gold we made tonight. No i tutaj mamy ciekawostki. Tu się będzie trzeba powspinać. Na klawiaturze sprawiało mi to naprawdę mnóstwo problemów. Także ja jestem wielkim zwolennikiem grania na padzie, za wyjątkiem strzelania i celowania. Ale wszelkie parkoury właśnie takie typowe dla asasynów, no to tylko na padzie. Szczególnie jak kamera fiksuje. I po krzyku. Tu też będzie ich kilku. Może nożykiem teraz pozałatwiamy. Nożyki mamy. A nie mogę! Nie mogę! Tego nie rozumiem. Dlaczego gra mi uniemożliwia, jak to aż się prosi, żeby tu użyć nożyka. O, jeszcze... Oh. Insane. Masz coś ciekawego? Apteczka by się przydała, którą zużyłam. Teraz tą dźwignię trzeba, ale za chwilkę my sobie z nią zrobimy, bo tu jest skrzyneczka. O. Nie wiem, czy te dźwignie nie są na czas, dlatego najpierw sobie... Jezu, co ta kamera robi? O, odkryto sekretne miejsce.
Właśnie o tym mówiłam. Mamy zapis. Ale kamera tutaj robi taką masakrę. Tak mam iść. Już zapomniałam. Także już zapomniałam. Z miejsca. I co jest? A tutaj po tym się wespniemy. O właśnie. Co? Dobrze, że to nie jest na czas. Tutaj będzie ciekawy skok. Właśnie. O! No właśnie. Ciekawy skok. Właśnie obawiałam się, że wlecę do wody, no i wleciałam. Jeszcze raz. Gdzie to było? Po prostu Ezio się rozpędził. No jeszcze raz, no. Co zrobić? No i mam nadzieję, że teraz już Ezio nie poleci na główkę. Nie mamy czasu, Ezio. No i co zrobić, żeby on mi tu... O, właśnie, tak. I gdzieś tu indziej trzeba polecieć. Muszę się teraz przyjrzeć, gdzie on tu się może złapać. Może tego się złapie. O, udało się. Czy tu jest jeszcze jakieś sekretne miejsce? No to nie pamiętam. Dobra, otwieramy. I właśnie tworzyliśmy sobie bramę. Keep watch while I go look. This was supposed to be an easy job. I told you we shouldn't have come here. If I hear anything, I'm running to the other guard post. So help me God. Tak, będzie trzeba pewnie za nim lecieć. No i teraz skok do wody. Saverio, I'll be back with the other guards. Yes, yes. I think I got away. On nam będzie teraz utrudniał. I'm at base again. Ja, jak znam życie, to ja go nie złapię. Ale muzyczka mi się podoba. No nie! No nie dadzą mi! Teraz już nie zdążę. Muszę ich zabić.
Tamten powiadomi strażników i już jest masakra. Jeszcze ten mi jakimiś kamieniami rzuca. Ja ci porzucam. O nie. No, teraz gdzie ja mam lecieć? Oni mnie tak spowolnili. Ale coś mi się wydaje, że on i tak na mnie czeka. Udało mi się. Pierwszy raz. A gdzie mam lecieć? Tutaj. I tutaj będą, tu wydaje mi się, że są też sekretne znajdźki. Otwórz drzwi. Szukam znajdziek. Albo w podobnej lokacji. Stamtąd przyszliśmy. Oni tam siedzą. Dobra. I to wszędzie są symbole asasynów. Tam w tym wcześniejszym miejscu na takich sztandarach też były. Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat semper. Grazie, padre. Bernardo? It's all here. Swords, staves, axes, armor, bows. Our men will want for nothing. I take this gift to mean the Pope consents. He gave his blessing to the operation. As long as nobody's killed. We're all set for the Duomo in the morning, Signore. The bait's been laid, but it wasn't easy. His fool brother keeps changing his plans. Si. We'll need to be on hand to make sure Giuliano even gets out of bed for church tomorrow. What is it, Jacopo? Do you think they suspect something? Impossible! The Medici are too arrogant or too stupid to even notice. Likely a bit of both. Do not underestimate our enemies, Francesco. Or have you already forgotten how your son was murdered? We'll suffer no such surprises this time, Maestro. You have my word. Molto bene. I should be off. I have some other business to attend to before I return to Rome. Gentlemen, tomorrow, a new sun rises over Firenze. May the Father of Understanding guide us. May the Father of Understanding guide us. Otwórz sarkofag. O, to
tutaj mamy pierwszą. Look at that statue. It's identical to one in the Villa Auditore. I think you've stumbled onto one of the assassins tombs Ezio's uncle mentioned. Dokładnie. Najpierw skrzyneczki poboczne. Now that we know the way in, I'll tag the landmarks containing tombs in the database. O właśnie. I tam San Gimiano wrócimy przeszukać grobowiec. W tym momencie nam się odblokowały grobowce asasynów. I to jest genialne. Asasyński Tomb Raider. To już wszystko. Wszystkie skrzyneczki. I pierwsza pieczęć. No i otworzyło się wyjście. Mamy pieczęć Dariusza. Tego Dariusza będziemy mieć okazję poznać. Tak mi się wydaje, jeśli dobrze rozpoznaję. Tajemnica noweli. Ezio wychodzi z kanałów w swoim ślicznym białym ubranku. I know where Francesco will be and when. But what is it? I overheard something. They have weapons, enough for a battalion. Even the Pope has given support. Typical of Sixtus, but what the hell are they planning? I couldn't understand the specifics, but it involves the Medici, and it begins tomorrow morning at the Duomo. The Medici will all be there for Sunday service. Along with the rest of Firenze. They're going to do it right in the middle of High Mass. But it's also a chance for me to blend with the crowd, get close, and stop this madness. If they succeed, if we lose Lorenzo and Firenze falls to the pazzi, it will not come to that. Promise. I hope you are right. Tajne miejsce grobowca asasynów. Zbadaj grobowca asasynów, żeby znaleźć pieczęcie do sanktuarium Villa Auditore. Tak. O, tutaj mamy w skrzyni już dużo pieniędzy. No, Ezio, wchodzisz. Zbieramy z następnej też. No wiesz co, Ezio, nie sądziłam, że ty mi tu wpadniesz. Wpadniesz i jeszcze się zawiesisz. Co teraz mamy do zrobienia? No to się pokazało. Mamy grobowiec asasynów. A tutaj mamy zadanie. To grobowiec jeszcze sobie zostawimy, bo już pierwszą pieczęć mamy. I pójdziemy sobie do tego zadanka. Będzie dla mnie trochę trudne. Nie lubię gonitw, a za pacjent będziemy musieli biec. No trudno. Jak coś, to pośmiejemy się z mojej nieudolności. No, tak jak teraz na przykład. O. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Potrzebujemy teraz kowala. Trzeba naprawić zbroję.
No. Jest. Nie. Zaraz sprawdzimy. Napraw. Masz coś nowego? Nie masz. Uzbrojenie. Na razie nie ma nic lepszego nad nasz miecz, który teraz mamy. Zatem lecimy. No, obawiam się, bo no, nie lubię tych gonitw, no ale co zrobić? Zwykle jest tak, że biegnę dokładnie przez całą Florencję, zanim tego Francesco dopadnę. Come, don't be shy. Tak, musimy odkupić sobie na zadanie się dobrze. Ciao for now. I am here most days, should you need aid. Przygotować. No, poćwiczymy sobie parkura. Is he an entertainer or something? No nie, to nie było w moim planie. W Unity jest jeszcze gorzej. Arno zahacza się o wszystko. To tu się zaczyna nasze zadanko. No to lecimy. Jak Ezio postanowi w końcu zejść. Jeszcze w tym stuleciu. Wilki w owczej skórze. Nie pozwól spiskowcom załatwić medyceuszy. O, jest zmiana oświetlenia. Giuliano, Lorenzo's brother. Where is Francesco? There he is. To strike. Crepa! Traditore! Giuliano! No! Ale masakra. Ale bandyta. Your day is done, Lorenzo. Your entire family dies by my sword. Father! I'm here! You brought this on yourself! Now! Just die already! Please! I need help! Zaraz mi Lorenzo zginie. Za wolno to idzie.
Ja nie wiem, czy ja... Lorenzo czasem nie. Ile już? 8. 9, jeszcze 3. Jeszcze 2. O, Francesco. A jakbyś tak ciebie tutaj... No, tu bym go załatwiła, nie musiałabym za nim biec. No. Broń, Lorenzo. Saved my life. It's nothing. But the man who did this to you has to pay. Not now. I need help first. To my home. People I trust. Can you... Follow my lead. I'm losing a lot of blood. Hang on, signore. I'm moving as fast as I can. No, jak on nam tu zginie teraz? Francesco de Pazzi! I'll kill him! I'll wipe his entire family from the city! They'll be erased! Quietatevi, signore. Conserve your energy, or I'll be delivering a corpse. We're almost there now. No, tutaj regularne walki na ulicach. Jezu, którędy ja muszę iść przez Himalaje? Jak ja pobiegnę? To Lorenzo biegnie całkiem sprawnie. Tuż przy wejściu do domu. On mi zaraz zginie. Seguimi. Follow in. Lorenzo's been wounded. Aprite la porta. What's the password? Poliziano, open the maledetta porta. By the Christ gracious, come in quickly. The city is at war. Hurry. Wait. I am in your debt. Tell me, why did you help me? You are not the only one who lost a brother to the Pazzi. My name is Ezio Auditore. Ah, you're Giovanni's son. Your father was a good man. He understood honor, loyalty. The Pazzi thugs are storming the Palazzo della Signoria. We cannot hold them off much longer. No, if they get inside, they'll murder our supporters and put their own devils in power. Then my survival would mean nothing. I have to... Francesco de Pazzi, help save our city, Auditore. Kill him. Policjano, rok narodzin 1454, profesja naukowiec, poeta. Cudowne dziecko Policjano nauczył się łaciny i greki w wieku 10 lat, a gdy miał lat 18, publikowano już jego utwory. Lorenzo de Medici wynajął go jako nauczyciela dla swych dzieci i dopilnował, aby otrzymał stanowisko na uczelni we Florencji. Niestety chyba nie wszyscy uważali Policjano za ulubionego nauczyciela.
Zmarł otruty arszenikiem w 1494 roku. Jego mordercą prawdopodobnie był Piero de Medici, jego były student. Francesco de Pazzi. Francesco de Pazzi. Brought up as a noble in a city captivated by the newly rich Medici family, Francesco was taught to hate the middle class and its social climbers. Dismayed, he watched as the Medici bank eclipsed his own and centuries of influence over the Florentine government slipped away. It looks like the Spaniard offered him a solution. Rather than compete in something as dirty as banking, Francesco only had to do one thing for the Templars, one thing to put the middle class in their place for good. Kill the Medici. Giovanni Auditore tried to stop Francesco by putting him in jail, but the Templars took care of that. Francesco de Pazzi, rok narodzin 1444, profesja szlachcic bankier. Aha. Co tu nam mapa pokazuje? No, zadanko. Zrobimy jeszcze to zadanko. Będzie śmiesznie, bo będę biegać przez całą Florencję, aż dobiegnę do Warszawy, żeby go złapać. Signori, I saw Francesco lead a battalion around the back of the Palazzo della Signoria. I fear he may be seeking another way in. Go, before it's too late. Do what you can! Żegnę Francesco. Znajdź Francesco de Pazzi i zabij go. O, żeby to było takie proste. Prawie bym go teraz zabiła, ale gra mi nie uniemożliwiła. Idziemy dachami. No. Przynajmniej tu mnie Ezio nie zleciał. O, chyba nie uda mi się dachami, bo to będzie z drugiej strony. Schodzimy. Tu się wszędzie tłuką. To lepiej będzie z góry obserwować. O, i gra też to przewiduje. Tylko nie to, że Ezio mi tutaj spadnie. Nawet tu było przejście między budynkami, ale nie zauważyłam. No to idziemy na akcję. Wejdź na Palazzo della Signoria. Którędy sobie tam wejdziemy? Tędy. To strzałą taką bitą. Teraz zaraz spadnie. No oczywiście. Oczywiście spadnie.
końcu będę mogła się tam wspiąć. No. I teraz będzie gonitwa. It's just us now. Maledetto, che diavolo di porti! Stami lontano! Więc jakiej paki on umie zrobić skok? Skok wiary. Oczywiście musiałam sobie ostrze przygotować i on mnie w tym czasie zwiewa. A więc lecimy do Warszawy. Jest! No niemożliwe, tak szybko jeszcze nigdy mi się nie udało. Now Firenze will judge you for what you've done. It's over. It's all over. Elio, essere felici in questa vita e aspirare a esserlo nella prossima. Requiescat in pace. Libertà! Libertà! Francesco? Sì, sì, sì! Żegnaj, Francesco. I to była słodka zemsta. Wspomnienie zsynchronizowane, sekwencja zakończona. Czy wracamy do współczesności? Nie. ...1478, Republika Florencka. No i w tym miejscu się pożegnamy. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Pa. A będzie on pojutrze. O, i skrzynia jest pełna. To słuchajcie, poza nagraniem zgarnę te pieniądze albo razem z wami. Dobrze, to będzie w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa.